Proszę Państwa, poważna sprawa o otwartych funduszach emerytalnych będzie. Kiedyś w jednym z odcinków Muppet Show, pamiętacie takie kukiełki, nie z materiału, bohaterowie po kolei zamieniają się w kury. I żaba Kermit, tamtejszy dowódca, prosi inne kukły, żeby o tym nikomu nie mówiły, nikt się nie może dowiedzieć. No i przychodzi gość do programu i pyta uprzejmie, co słychać, Mapety? No i jeden z Mapetów odpowiada, wszystko w porządku, nie zamieniamy się w kury. I przypomniałem sobie tę sytuację w kontekście ogólnonarodowej dyskusji, czy pieniądze zgromadzone pod przymusem w OFE są nasze, czy rządu. Jeśli są nasze, to rząd, zabierając je do ZUS-u, żeby łatać budżet, jest złodziejem. Jeśli nie są nasze, no to wie, skończymy dyskusję, odwalmy się od tych pieniędzy i rządu, bo to jest podatek. Gdzie leży prawda? Bardzo łatwo się o tym przekonać. Taki prosty test. Idźcie do OFE i spróbujcie jakieś pieniądze wypłacić z waszego konta. Powodzenia. Bo widzicie, z naszymi pieniędzmi w OFE to jest tak jak z tymi jak z jajkami kury w sklepie z warzywami. Podobny dylemat. Czy jajka w warzywniaku to są jajka kury, która je zniosła? Czy to są jajka właściciela warzywniaka? No niby kury, nie? Ale jajkami dysponuje hodowca i sprzedawca. Kura nie ma nic do powiedzenia. Ma je znosić i milczeć. Podobnie jest z naszymi pieniędzmi w OFE. Niby są nasze, ale dysponują nimi tylko OFE i rząd. A my mamy je tam wpłacać składki i milczeć. I jeśli teraz ktoś przyjedzie do Polski w goście i zapyta, Polacy, jak jest? To możemy śmiało odpowiedzieć, jest jak miało być. Zamieniliśmy się w kury. Znosimy facetom z OFE i rządowi złote jajka.